Kolejna dziś informacja. Nie żyje Waldemar Chmielewski, który w 1985 roku został uznany za współwinnego zabójstwa księdza Jerzego Popiełuszki. Mężczyzna został skazany na 14 lat pozbawienia wolności. Po odbyciu wyroku zmienił nazwisko i prowadził prywatną działalność gospodarczą. Miał 68 lat. O śmierci Chmielewskiego jako pierwszy poinformował tygodnik Do Rzeczy. Jak czytamy w artykule, mężczyzna został pochowany na jednym ze stołecznych cmentarzy. Ceremonia pożegnalna miała świecki charakter. To na razie wszystko. Pozdrawiam, Short Joker.